zapraszamy już do naszego samochodu pana posła Pawła Kowala, który się tutaj do nas skrada. Jeszcze nagrywał się na chwilę na szybko do naszego Instagrama. Polecamy państwu nasz Instagram. Paweł Kowal zresztą Instagrama zna bardzo dobrze. Czuje się tam chyba jak ryba w wodzie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Kłaniam się. Jakieś nagrywki jeszcze szybkie były, wydaje mi się, tak dobrze widziałem? Do Instagrama? Nie. A, już myślałem, że tam koleżanka pana złowała. Panie pośle, rozmawialiśmy sobie przed chwilą z naszym kolegą z redakcji Marcinem Wyrwałem, który pojechał na granicę z Białorusią, więc jeszcze ten temat chciałem pociągnąć. A wczoraj te dramatyczne doniesienia dotyczące śmierci 3 osób na granicy z Białorusią. Sytuacja bardzo skomplikowana, to wszyscy powtarzamy i to wszyscy wiemy. Czy pan ma w głowie jakiś scenariusz, czy jakieś rozwiązanie, które powinno nadejść, jeśli chodzi o tę sytuację na granicy? Przede wszystkim trzeba dopuścić tam dziennikarzy, to znaczy... A póki nie to można... jest tak, że nasi koledzy dostali zarzuty za to, że tam tak, byli. Wiem, i to jest skandal, dlatego że nie można informacji dla opinii publicznej, która jest zainteresowana tym, co się dzieje, uzależniać od telewizji białoruskiej. A dzisiaj rząd tak się sam... właściwie dzieje. Tak, rząd doprowadził do tego, że jedyną telewizją, czy jedynymi mediami, które coś o czymś informują opinię publiczną, są media białoruskie. To jest absolutnie skandaliczne działanie. Powinni tam wpuścić dziennikarzy, tak żeby każda z sytuacji kryzysowych, dramatycznych i tak dalej, mogła być realnie weryfikowana przez niezależne media. Ja jako obywatel kraju, który się mieni demokratycznym, chociaż coraz częściej mam wątpliwości co do tego, czy jesteśmy krajem w pełni demokratycznym, ale jako obywatel kraju demokratycznego, którym są wolne media, życzę sobie, żeby polski rząd umożliwił pracę dziennikarzom. Może to zrobić według jakichś standardów, na przykład standardów wojennych, może ustalić pewne reguły gry, ale informacje na temat tego, co się dzieje na granicy, chciałbym mieć od polskich niezależnych mediów i nie chciałbym, żeby Polsk i nie chce. I to jest skandal, co zrobił rząd, że opinia publiczna w Polsce jest narażona na bombardowanie ze strony ośrodków informacyjnych. Ale to akurat tutaj postawy rządu jest łatwo już zrozumieć po tych 6 latach, to znaczy no, każdy dziennikarz w Polsce, który krytykuje władzę, jest właściwie nazywany jakimś agentem obcych. Pan co, jedna rzecz to zrozumieć, ja ich już rozumiem, o co im chodzi. To ja ich też rozumiem, ale druga rzecz to zaakceptować i tego akurat nie akceptuję, bo jest kryzysowa sytuacja na granicy. Ja to akceptuję, że rząd chce wprowadzić jakieś obostrzenia, ale pytam, czy konieczny jest stan wyjątkowy? A jeśli stan wyjątkowy, to czy konieczne jest ograniczenie dostępu do informacji dla obywateli? Jak długo, pańskim zdaniem, ten stan wyjątkowy może potrwać? I też pytam o takie dalekosiężne rozwiązanie, no bo jakby, no co później, tak? To znaczy, stan wyjątkowy się skończy za chwilę, ale no problem nie, no będzie trwał. Problem będzie trwał, ale stan wyjątkowy moim zdaniem nie jest wprowadzony przede wszystkim ze względu na sytuację na granicy. Moglibyśmy długo o tym dyskutować. No, były podawane właściwie dwa powody. Czyli oprócz tego jeszcze ćwiczenia białorusko-rosyjskie Zapad 2021. One już się skończyły. Nie, ale one nie uzasadniały niczego. To było tylko budzenie paniki w społeczeństwie polskim. Znaczy nie było żadnego powodu, żeby siać panikę i ogłaszać stan wyjątkowy w odniesieniu do ćwiczeń, które się odbywają dość często. To nie jest rola rządu, żeby straszyć obywateli. Ten wątek granicy pojawił się też siłą rzeczy w wystąpieniu Donalda Tuska, chociaż tak między słowami właściwie został skarcony jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej, Franek Sterczewski. Przypominam państwu, ten poseł, który no, w takim odruchu serca pomagał tam uchodźcom, takim zapisał się dosyć kontrowersyjnym decyzją o tym, żeby wbiec tam na granicę. Chciałem pana zapytać, jakie nastroje są w środowisku Koalicji Europejskiej po wystąpieniu Donalda Tuska sobotnim? Donald Tusk potrafi poruszyć, szczególnie, bo to było szczególnie skierowane do działaczy Platformy, bo ta opozycja jest trochę tak zbudowana jak takie słoje drzewa, czyli jest Platforma, później jest Koalicja Obywatelska, różne środowiska, które startowały wspólnie z Platformą w wyborach, no i później są inne środowiska opozycyjne, które nie są w koalicji. Więc to, co robi teraz Donald Tusk, to jakby pracuje nad tym rdzeniem, nad tą podstawą opozycji. A wygląda, jakby robił takie porządki. Stara się jakiś ujednolicić przekaz, stara się wyjść z ofertą, bo to jest konkretna oferta także nie tylko do mieszkańców, jak to się mówiło, wykształconych z dużych miast, ale także do tych mieszkańców, którzy mają, tych Polaków, którzy mają trochę, nie wiem, inną wrażliwość, inne problemy, są w innej sytuacji, do różnych grup społecznych. Dawno to mówiłem, że przecież w każdym mieście, miasteczku jest
jakaś inteligencja, są jacyś ludzie, którzy chcą być w Europie, jest ich sporo zresztą, jak pokazują badania, trzeba tam pojechać, porozmawiać z bibliotekarką, bibliotekarzem, z księdzem, z nauczycielem. Ale czy to się nie wydawało oczywiste zawsze? To znaczy musiał przyjść Donald Tusk, żeby powiedzieć, słuchajcie, no ruszcie się troszkę do roboty, pojeździcie po małych miejscowościach, czy to było aż tak skomplikowane? Znaczy nie potrafię nic więcej na ten temat powiedzieć. No czasami jest tak, że musi być jakiś nowy impuls. To jest kwestia pewnej psychologii polityki, że wraca Donald Tusk i daje nowy impuls partii, która kojarzy, przecież partia to są konkretni ludzie, którzy mają jakieś swoje konkretne plany. Oni kojarzą czasy Donalda Tuska z najlepszymi czasami w swojej działalności politycznej. Dlatego jego głos jest tutaj szczególnie znaczący. Zanim idzie ta legenda, polityka na skalę europejską, globalną, szefa Rady Europejskiej. To wszystko gdzieś mu dzisiaj pomaga i on stara się to zainwestować w odbudowę Platformy jako tego rdzenia opozycji. To ja myślę jest korzystne dla wszystkich. Ja powiedziałbym tak, to jest nawet korzystne dla PiS-owców. Dlatego, że wyborcy PiS-u zobaczą, że mają jakąś realną alternatywę i że ona nie jest taka straszna, bo to przecież... W końcu jakaś wypowiedź posła Kowala, która spodoba się naszym kolegom z telewizji publicznej. To nawet można wyciąć. Nie, ale powrót do nas, Donalda Tuska, opłaca się PiS-owcom. Tak opłaca się dlatego, że... Tak, oczywiście się opłaca, dlatego, że po pierwsze wzmacnia opozycję, po drugie pokazuje też, że ci ludzie tacy o centrowych poglądach mogą pracować z Platformą, czy z Koalicją Obywatelską. I że znajdą tam takich polityków jak ja, czy jak Paweł Poncyliusz, skłonnych bardziej do zrozumienia też nie wiem, tej właśnie prawicowej, tradycyjnej wrażliwości, ale też skłonnych do zmiany, prawda? Bo też trzeba powiedzieć, że ta nowa polityka, która przyjdzie po wyborach, bo uważam, że naszym celem powinny być jak najszybciej wybory i przegonienie PiS-u, bo oni po prostu źle rządzą Polską, też musi być oparta o jakieś elementy nowego, prawda? Czy to w, nie wiem, związki partnerskie na gruncie prawa cywilnego. Mówił już o tym papież Franciszek. My dyskutujemy o tym z Pawłem Poncyliuszem bardzo często. To też trochę jest rola konserwatystów właśnie, centrystów, żeby powiedzieć, że to jest możliwe. Mm-hmm. Że to nie jest sprzeczne z doktryną. Że to się... że to jest rozwiązanie lepsze niż nieustanna kłótnia na ten temat. I też to jest nasze zobowiązanie, żeby to powiedzieć. I pracujemy też nad jakimiś propozycjami wręcz legislacyjnymi, żeby w tym duchu pójść. Okej, czyli to jest taki jakby scenariusz, który ma powodować, że te zwaśnione wydawałoby się strony, nie wiem, tak jak konserwatyści w Platformie, jak i nie wiem, ci związani bardziej lewicowej politycy z Koalicją Obywatelską, jak Franek Sterczewski czy Barbara Nowacka, żebyście mogli siedzieć przy jednym stole i na przykład wypracować wspólne rozwiązanie związków partnerskich. My nie mamy problemu, żeby siąść przy jednym stole. No ale dzielą was jednak pewnie. Najgorsze by było, gdybyśmy mieli wyobrażenie o polityce w Polsce przyszłości, że to po prostu jest powrót do 7 lat do tyłu. To nie będzie się powrót o 7 lat do tyłu. Trzeba zrozumieć, jaka jest dzisiaj rola Kościoła w Polsce. Kościół ma sam wewnętrzne ogromne problemy, szczególnie jeśli chodzi o hierarchię i to będzie jeszcze trwało, ale jednocześnie Polacy są przywiązani do tradycji, do religii. Obserwowałem osobiście beatyfikację Stefana Wyszyńskiego i Matki Czackiej. Widziałem też reakcje ludzi w miasteczku Wilanów, które jest super przecież takim ośrodkiem, najbardziej liberalnym, można powiedzieć, miejscem, punktem na polskiej mapie, a jednak wciąż przywiązane do tej tradycji i to będzie jeszcze trwało. Mhm. I mamy obowiązek to szanować, rozumieć, że są punkty styczne, na przykład w sferze społecznej, gdzie mamy w przyszłości działać razem, a czasem mamy obowiązek powiedzieć otwarcie, że coś nam się nie podoba w polityce jednego czy drugiego biskupa. Spokojnie, kulturalnie. Także biskupi powinni mieć trochę czasu, żeby się przyzwyczaić, że czasem świeccy ich skrytykują, bo w Polsce tego dotychczas nie było. Jeśli biskup występuje publicznie, mówi o polityce, mówi o sprawach społecznych, to może oczekiwać, nie ma co się obrażać, że jakiś polityk mu powie, a ja się z księdzem biskupem nie zgadzam. Widzę to inaczej, nie? I to jest też trochę rola tej prawicowej części, czy centrowo-prawicowej, konserwatywnej części polityków obozu Koalicji Obywatelskiej, żeby takie sprawy spokojnie wyjaśniać, budować szacunek, zaufanie, ale też szczerość, no bo nic ważniejszego od prawdy w takich relacjach. Powiedzieliśmy o tym, że Tusk robi trochę, przynajmniej tak się wydaje, to opinii publicznej pewne porządki w partii. Czy pańskie zdanie to jego wystąpienia ostatnio można porównać do takiego wychowawcy, który wkracza do klasy w trakcie godziny wychowawczej
i no, ruga takich najbardziej uczniów, którzy nie zachowują się zbyt dobrze, którzy są tacy troszeczkę nieusłuchani, bo tak to trochę wyglądało to wystąpienie. Byli wskazywani zresztą konkretni posłowie właściwie, którzy zdaniem Donalda Tuska jakieś robili rzeczy, które szkodziły partii w ostatnim czasie. Ja to czytam bardziej jako politolog. Wiem, że w historii dużych partii Platforma jest dużą partią, która ma dużą odpowiedzialność, od której dużo zależy. Musi się zmobilizować i to jest na przykład w moim interesie, choć sam nie jestem członkiem Platformy, żeby ona była partią taką zmobilizowaną i zwartą, gotową do zmiany, bo przyjdzie prędzej czy później kryzys tego rządu, taki, że oni się nie utrzymają. Oni dzisiaj są w ogromnym kryzysie moralnym sami. Widać to zresztą po tym, jak nawet ta ustawa antykorupcyjna, co niby ją przyjęli. Tutaj też ja sam... A to tak powiedzmy słowo w takim razie o tym, bo to jest w piątek ustawa... przegłosowali ustawę, która niby miała być antykorupcyjna. No i ona jest też takim prezentem dla Pawła Kukiza. Ona jest takim durszlakiem dla Pawła Kukiza, bo ona de facto po pierwsze nie obowiązuje od razu, tylko dopiero za dwa lata. No to zaraz, jak podwyżki, to chcą od razu. Ale jak ustawa, w której muszą zwiewać ze spółek Skarbu Państwa, no to dopiero za dwa lata. No nie? Właśnie, bo ta ustawa zakazuje parlamentarzystom zasiadania w spółkach. No tak, ale jest dziurawa, bo jeżeli na przykład Paweł Kukiz śpiewa pracuje dla agencji eventowej, a agencja eventowa dostanie zlecenie od spółki Skarbu Państwa, to już możliwe. Więc ja bym powiedział, że to jest taki trochę durszlak dla Kukiza, prawda? On jest zadowolony, a tak naprawdę wszystko, co było, to będzie. Dlatego, że nie da się zmienić tej skali zepsucia, o której sami pisowcy mówili przed wakacjami, jedną ustawą. Oni właściwie, przecież proszę zobaczyć te kuluary głosowań poszczególnych w Sejmie. Te kuluary są takie, że tam ci posłowie nie decydują już, bo tak uważają, jak to w polityce, tylko decydują, ponieważ są naciskani, bo tam wuj, stryj, mama, babcia, nie wiem, kto tam jeszcze straci robotę, prawda? To jest, przepraszam, skala zepsucia jest tutaj ogromna. Oni z tego się łatwo nie wywiną, to doprowadzi do zmiany tego rządu prędzej czy później. I tutaj diagnoza Donalda Tuska jest słuszna. On wie, że to może przyjść całkiem szybko, bo tak bywa w polityce. I dlatego ja tam nie bawię się w takie dyskusje, czy to było pedagogiczne, czy nie, co Tusk mówił w Płońsku. To po prostu każda partia ma takie momenty, kiedy ma takie, no takie punkty zwrotne, prawda? I takie turning points, które powodują, że trzeba od nowa opowiedzieć sobie plan, przekaz, program. I to jest ta robota, którą wykonuje Donald Tusk. W wielkim skrócie Donald Tusk mówił, że w polityce najważniejsza jest skuteczność. No i tak się zastanawiam, co może sobie pomyśleć taki poseł, na przykład jak poseł Sterczewski, który, no nie wiem, kieruje się, i jakkolwiek to oceniamy, czy pozytywnie, czy negatywnie, ale kieruje się jakimiś odruchami serca, czy jakimiś wartościami, które wyznawał przez całe życie, no ale przychodzi tutaj szef partii i mówi, słuchaj, ty nie rób tego, co czujesz, tylko rób to, co mamy zrobić, żeby wygrać wybory. Ja tak nie czytam wypowiedzi Donalda Tuska. Akurat moje komentarze do tego kryzysu w sumie niezbyt wielkiego tak naprawdę, rozdętego przez propagandę rządową na granicy, były podobne. To znaczy ja uważam, że trzeba było, że w takich sytuacjach trzeba przyjąć taką, przede wszystkim taką postawę szacunku dla pracy funkcjonariuszy. Jeżeli krytykować, to na poziomie politycznym, jeżeli wpływać na to, żeby Straż Graniczna zachowała się, nie wiem, bardziej humanitarnie i tak dalej, to cisnąć na górze, a nie bezpośrednio na granicy. Czyli to jest też jakieś takie podejście wynikające z pewnego doświadczenia. A Franek powiedziałbym mu spokojnie. Po pierwsze okazało się, że to, co zrobiłeś, wzbudziło zainteresowanie. Po drugie, w jakimś sensie było skuteczne. Było w jakimś sensie skuteczne. Po drugie, możesz nie mieć racji, chłopie. No tak będzie w życiu jeszcze nie raz i będziesz się zajmował polityką, będziesz miał 70 lat i znowu się okaże, że w takiej sprawie nie masz racji, prawda? Myślę, że sam Donald Tusk przeżywa często takie sytuacje, kiedy odkrywa, że w jakiejś istotnej sprawie nie miał racji. Także no, nie ma tu nic strasznego. Nie ma co się... Nie sądzę, żeby Franek Sterczewski się tutaj jakoś szczególnie mazgaił. Prawda? Myślę, że zrozumie, że to jest jakaś też dla niego nauka. To jeszcze ostatnie pytanie. I to w takim pozytywnym sensie, nie bez złośliwości kompletnie, nie? Bo lubię chłopaka, jest bardzo fajnym kolegą i ma fajną postawę, ale w tej sprawie akurat żeśmy się różnili. Też ostatnie pytanie a propos tego wystąpienia, to takie trochę też zarysował Donald Tusk wyobrażenie o partii, które dla niektórych może być jednak pewnym zaskoczeniem, podkreślał o tym, że jesteśmy katolikami, raczej przedstawiał obraz takiej partii chadeckiej, która no, wyobrażenie tej partii jest inne jako partii liberalno-lewicowej. I teraz pytanie, czy to jest tak, że po prostu Donald Tusk
zajrzał, przeanalizował badania, które mówią, słuchajcie, trzeba być, ze względu na to, że w Polsce jest wielu katolików, nie wolno więc mówić o ich opiłowaniu. Polacy raczej tutaj chcą wspierać takie jednostki jak Straż Graniczna, więc ich nie krytykujmy zbyt mocno. Przeanalizował te badania i po prostu powiedział wszystko to, co zgodne z tymi badaniami. Czy do tego można sprowadzić? Nie. Ja tego tak nie czytam. Tu jest doświadczonym politykiem na różnych stanowiskach krajowych i parlamentarnych, i rządowych, a także międzynarodowych, i on wie, co to znaczy, no, że my musimy być inni, my musimy pokazać, że my szanujemy państwo, nawet jeżeli nam nie pasuje rząd, ponieważ oni, mówią o pisowcach, w tej chwili szanują tylko swoją partię i swoje interesy. Szacunek dla partii oznacza, że szacunek dla państwa oznacza, że potrafimy docenić pracę funkcjonariuszy także wtedy, kiedy oni są pod komendą ministra, z którym się nie zgadzamy. Musimy budować taki etos, nawet jak jest zły czas, bo oczywiście łatwiej byłoby dzisiaj wszystko w czambuł krytykować. Po pierwsze, nie wiem, czy to by było efektywne i tu dobrze to czuję, a po drugie, to nie byłoby sprawiedliwe. My musimy się umieć ująć za pracą żołnierzy, za pracą, tak jak powiedziałem, funkcjonariuszy, szczególnie w sytuacjach, które są trudne, nawet jeśli mamy poczucie, że nasi koledzy, nasi przeciwnicy, nasi adwersarze z PiS-u ich wykorzystują. Bo przecież to było tak, że z jednej strony był Staszek, przepraszam, Franek, ale z drugiej strony było tak, że premier tam jechał i robił na granicy konferencje prasowe. Przecież to on też przeszkadzał tym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom. Mhm. Po co im konferencja prasowa na granicy, kiedy oni mają jakieś napięcie już i tak wywołane przez to, co się w ogóle dzieje? Po co te hasła o obronie świętej polskiej ziemi? Przecież to były głupoty wymyślane po to, żeby rządowi skoczyły słupki. Mhm. No to my nie musimy tego powtarzać, nie będziemy tego powtarzać. A Donald Tusk, wie pan, przychodzi mi do głowy taki obrazek platformy, działaczy platformy, kiedy pojechałem na uroczystości rocznicowe związane z rocznicą śmierci Pawła Adamowicza i w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Aha. Działacze platformy, cały kościół działaczy platformy, większość idzie do komunii. To tak jest, Tusk powiedział w sobotę całą prawdę o Polsce. W Polsce także liberałowie są głęboko zanurzeni w te tradycje. Aha. Oczywiście ich osobiste wybory teraz będą trochę inne, mhm, dlatego że stracili trochę zaufanie do biskupów, stracili zaufanie do księży. Czasami w niektórych sprawach będą podejmowali decyzje już w sposób dużo bardziej autonomiczny, katolicy. Na pewno młodzi, z młodymi trzeba już inaczej rozmawiać, bo tam poszła bardzo duża sekularyzacja, mhm, jedna z największych na świecie, najszybszych na świecie. Ale ci, którzy są po 40, pozostaną w pełni w kręgu oddziaływania Kościoła i tradycji chrześcijańskiej, czyli będą według tego obchodzili święta, będą według tego prowadzili pogrzeby, chrzty, komunie. To wszystko jest w Polsce dzisiaj. I my musimy znaleźć język, właściwie nie język, my mówimy już. Właściwie to już się stało. Gdzie się nie zgadzamy z jakimś biskupem, to się nie zgadzamy. Nie wiem, na przykład ja jestem posłem z Krakowa, prawda? Bardzo często nie zgadzam się z tym, co mówi biskup Jędraszewski. Arcybiskup się zajmuje polityką. Zresztą teraz zaczął mówić też trochę chyba o szantażu europejskim. On ciągle mówi o LGBT, on ciągle właściwie... To są raczej główne tematy, które interesują. Jeżeli wpiszemy wyszukiwarkę, to będzie główne skojarzenie w internecie. Tak. Skoro on tak mówi i zachowuje się jak polityk, to czasami też trzeba, żeby mu odpowiedzieć politycznie. Ale to można zrobić spokojnie i kulturalnie. Tak będzie w nowoczesnym państwie, gdzie religia będzie grała swoją rolę, ale już prawda będzie miała też pierwszeństwo przed jakimś takim, przed nadmiernie taką potulną postawą czy zagryzaniem war. Panie pośle, czy uda wam się zmienić, myśli pan, konstytucję razem z Prawem i Sprawiedliwością? To jest prosta historia. Oni muszą powiedzieć prawdę. Czy ich prawdą jest prawda Suskiego i prawda... To tylko wytłumaczmy jeszcze, że chodzi o propozycję Donalda Tuska, o to, żeby wprowadzić taki zapis, żeby większością 2/3 głosów móc doprowadzić, w skrócie mówiąc, do wyjścia z Unii Europejskiej. Dzisiaj jest tak, jak powiedział Donald Tusk. Można Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej jednym głosowaniem, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość jako specjalnie przyjmuje specjalną uchwałę, w której mówi, że jest za wyborem europejskim Polski i za byciem w Unii Europejskiej, no to jest proste, sprawdzam. W takim razie zmieńmy konstytucję tak, żeby można było tego dokonać
zmienić umowę międzynarodową, ratyfikować umowę międzynarodową, szczególnie o tak dużym znaczeniu, wyłącznie w drodze 2/3 głosów w Sejmie. Proste. Bo tu znowu chodzi o prawdę. Tak jak dzisiaj w ogóle w Polsce głównie chodzi o prawdę. Czy prawdą na temat postawy PiS-u jest to, co się wymsknęło Suskiemu, Terleckiemu? To są trochę inne wypowiedzi, ale zmierzają do tego samego. I wielu, wielu innym politykom, którzy ich bronili. Czy prawdą jest to, co napisali potem w oświadczeniu? Mnie jako analityka oświadczenie słabo przekonuje, bo wiem, że oświadczenie się pisze po to, żeby przykryć jakieś wrażenie. Ale tutaj muszę też pana zapytać, bo jednak dobrze pan znał przez lata braci Kaczyńskich, lepiej lub gorzej, ale był pan związany z tamtym środowiskiem, czy rzeczywiście gdzieś tam w jakichś dalekich wyobrażeniach Jarosława Kaczyńskiego pańskim zdaniem może mieścić się ta wizja wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Czy to jest jednak cały czas takie zachowanie, które ma na celu pokazanie, że jesteśmy tutaj samodzielni, jesteśmy w stanie kłócić się z tą Unią, ale tak naprawdę nigdy, broń Boże, nie chcemy z niej wyjść? Kilka rzeczy trzeba wyjaśnić. Już tam dawno, ja wiem, że tak się fajnie mówi, że tam byłem, no tak, ale dużo wody w Wiśle upłynęło. Tak, ja prawda, akurat należę do... Nie jestem tutaj... Pytanie, czy Jarosław Kaczyński się tak zmienił, czy jednak pewne marzenia dzisiaj realizuje? Z całą pewnością się zmienił, zaraz do tego przejdę. Ja nie jestem tu jak premier Morawiecki, który się wstydzi powiedzieć, że pracował z Donaldem Tuskiem, prawda? To był kawał życia mojego, ale trochę minęło. Ale przede wszystkim byłem współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego, jak wiadomo. Jarosława Kaczyńskiego w znacznie mniejszym stopniu i znacznie krócej. Jeśli chodzi o taką bezpośrednią pracę, bo to była tylko kwestia roku, właściwie tylko kwestii roku 2010, a tak to nie byliśmy w jakichś bliskich relacjach. Co pamiętam z tamtego czasu? Z tamtego czasu pamiętam, że bracia Kaczyńscy de facto, prezydent Lech Kaczyński i premier Jarosław Kaczyński, przyjmowali postawę w gruncie rzeczy mocno proeuropejską. Dlatego, że przypominam, jak Jarosław Kaczyński zabiegał o relacje z ówczesnym szefem Komisji Europejskiej, Barroso. On rozumiał, że istnieje prosta zależność. Jeżeli nie chcemy nadmiernie silnych Niemiec, których nadmiernie silnych po II wojnie światowej nie chciał nikt, nie chcieli Amerykanie, nie chcieli Francuzi, nikt. Dlatego przecież to była jedna z przyczyn powstawania integracji europejskiej, żeby Niemcy były wmontowane w wielki mechanizm. Więc jeżeli nie chcemy, żeby miały większy wpływ na decyzje, to musimy dać więcej władzy Komisji Europejskiej. I Jarosław Kaczyński to doskonale rozumie, bo przecież sam składał propozycję na przykład Armii Europejskiej. I ta propozycja nie była taka dziwna, jak w Polsce niektórzy sądzili, bo to przecież jest stara propozycja Churchilla jeszcze. Więc tu nic nie było dziwnego. On to wszystko wie, ale dzisiaj broni władzy. I ponieważ broni władzy, to też wie, jak to trzeba robić. No po prostu jego ludzie mącą narodowi w głowie, nawijają makaron na uszy. No bo to jest bardzo proste i Polacy warto to mówić przy każdej okazji. Jeżeli nie chcemy zbyt silnych Niemiec, które nam na siłę będą narzucały z Rosjanami Nord Stream, to musimy mieć silniejszą Komisję Europejską, która trochę przytnie te ambicje państw wielkich w Unii Europejskiej. Czyli musimy mieć alternatywę. Znaczy, instytucje europejskie muszą mieć zdolność, żeby trochę, przepraszam za wyrażenie, zbenihilować największe państwa europejskie, które czasami się sadzą, żeby wszystkim rządzić. I na tym polega bycie Europejczykiem dzisiaj i dlatego ma sens wspieranie wspólnych instytucji europejskich, Komisji, Parlamentu i Rady. Mhm. Lewica. I pisowcy dzisiaj wiedzą, że są nieszczerzy w tej sprawie, że nawijają ludziom makaron na uszy. Te całe opowieści o tym, że bronią suwerenności i tak dalej, to są głupoty. Oni żadnej suwerenności nie bronią. Oni mają swoją doktrynę izolacjonizmu, chcą maksymalnie izolować Polskę, a to jest bardzo trudno w ramach Unii Europejskiej, dlatego Unia Europejska ich tak wkurza, że oni po prostu... Znaczy, dosyć niesamowite w ostatnim czasie jest jednak nagromadzenie wypowiedzi antyeuropejskich. No tak, bo to jest bariera. Z jakiejkolwiek gazety byśmy nie sięgali. Przed chwilą robiłem w przeglądzie prasy, pokazywaliśmy fragment, tam oczywiście są inne szokujące słowa na temat zaraźliwego homoseksualizmu, tak twierdzi ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, ale on też mówi o Unii Europejskiej, że właściwie on sugeruje, że dojdziemy do momentu, w którym sami być może, jeśli ta Unia będzie się tak zachowywać, jak się zachowuje, to że być może sami po prostu będziemy chcieli z niej wyjść. Czyli to jest jakby taka kolejna w ostatnim czasie sugestia, że, tak, że Polacy sami tego polexitu będą chcieć. Oni chcą władzy bezwzględnej nad Polakami i wiedzą, że w warunkach Unii Europejskiej tego się nie da zrobić.
Tego się w ogóle nie da zrobić we współczesnym świecie. Ale im się wydaje, że jak wyizolują Polskę, to dobry jest przykład z sądami. Przecież o co chodzi w sprawie sądów? W sprawie sądów tak naprawdę spór się o to toczy, czy zwyciężą interesy obywateli, narodu, niezależnie od tego, z jakiej są, na jaką partię głosują, czy elity władzy. Obywatele w interesie obywateli jest przecież, żeby mieli instytucje odwoławcze, żeby mogli szukać sprawiedliwości za granicą, żeby mogli pojechać do Sądu Europejskiego, żeby jeśli coś im się stanie, nie wiem, w Portugalii, Chorwacji, na południu Europy, na północy Europy, w innym państwie Unii Europejskiej, krótko mówiąc, żeby mogli tam na przykład w czasie wakacji dostać pomoc prawną w takim samym standardzie jak u nas. Mhm. W interesie obywateli jednoznacznie leży pewna standaryzacja wymiaru sprawiedliwości, która wynika z tych przepisów o praworządności. W interesie władzy leży, żeby władza mogła robić, co chce z wymiarem sprawiedliwości. A oni mówią, że to jest spór o suwerenność. Nie, to jest spór o to, czy mają władzę, żeby docisnąć obywateli. Niezmiernie ciekawa wypowiedź wczoraj ukazała się pani Beaty Kempy o tym, że jesteśmy, mówiąc w kontekście Polski czy rządu, mówiła, że rząd jest szantażowany praworządnością. Bardzo piękne, piękne sformułowanie, bo no to tak mniej więcej jakby powiedzieć, że jesteśmy szantażowani, nie wiem. Oni coś wymyślają, ale to są dość proste rzeczy. Przestrzeganiem prawa. To jest naprawdę bardzo proste. W interesie obywateli leży, żeby mogli się odwołać do międzynarodowych instancji, w tym wypadku unijnych instancji, jak im się dzieje krzywda, bo człowiek ma prawo szukać sprawiedliwości, a rząd im chce to zabrać. I trzeba to Polakom normalnie, na proste wyrazy mówić. I to właściwie wystarczy. Szczere i prawdziwe. Panie pośle, Lewica pytana o pomysł zmiany konstytucji razem z Prawem i Sprawiedliwością mówi, że jest przeciwna, tak? To znaczy mówi o tym, że łapy precz od zmiany konstytucji razem z Prawem i Sprawiedliwością. No to są takie tam polityczne jakieś... Bez znaczenia? Trzeba będzie porozmawiać, tylko że z Lewicą jest Ale problem. Tutaj trzeba będzie szukać szerokiego konsensusu, jeśli chodzi o... No trzeba będzie, natomiast taka ich pierwsza reakcja nerwowa, bo się przestraszyli. No, ale nie chcę też mówić złośliwości pod ich adresem, bo wie pan, jeśli chcemy wygrać z PiS-em i uchronić w Polsce zasady gry, nie chcę już nawet mówić dumnie demokracji, ale to naprawdę o to chodzi, tylko jakieś sprawiedliwe zasady gry, to trzeba wygrać z PiS-em. Jeśli mamy wygrać z PiS-em, to Lewicy też się musi udać. Wiem, że jako polityk Koalicji Obywatelskiej powinienem mówić, że tylko my i ja będę grał na Koalicję Obywatelską, szczególnie, że raczej jestem na jej prawym skrzydle. Mhm. Ale tak to widzimy właśnie z Pawłem Poncyliuszem czy z innymi. Ale Lewicy też się musi udać, więc nie chcę im szkodzić. Natomiast oni zbyt nerwowo reagują, nie mają swojego pomysłu, ale pozbierają się, wierzę w to, dlatego że żeby wygrać, oni są też konieczni. Panie pośle, jeszcze na koniec, zanim na chwilę oddamy też głos naszego studia do Iwony Kutyny, pytanie o sytuację na wschodzie, sytuację w Rosji, wybory tam się zakończyły. Przyglądał się pan temu z bliska? Tam jakby mamy z jednej strony... Takie, można powiedzieć, wybory, nie wybory, bo de facto nie dopuszczono do tego procesu już nikogo z opozycji, więc nie wiem, czy możemy... Zwycięstwo Władimira Putina. Myślę, że w ogóle powinniśmy tam... szukać jakiegoś innego słowa niż wybory czasami, bo to jest tak, że jak coś formalnie się odbyło, ale śledziłem to, co pisali eksperci, no, i mam duże doświadczenie, przecież szefowałem nieraz misją międzynarodowym na wybory, no to trudno byłoby to uznać za wybory. Nie wpuścili właściwie organizacji międzynarodowych w pełnym wymiarze. Udało się też wpłynąć Rosjanom na gigantów technologicznych, na Google, inne firmy. Było bardzo utrudnione wyszukiwanie informacji dotyczących chociażby Nawalnego czy innych opozycjonistów. To też taki, wydaje się, dosyć dramatyczny moment, w którym Rosjanie są zdolni do tego. Moglibyśmy sobie pokomentować samą sytuację w Rosji. To jest ciekawe, bo to jest ciekawe, jak długo Putin wytrzyma. Dopóki, do kiedy jego otoczenie będzie w stanie go chronić przed zmianą. Bo myślę, że Putin zostanie szybciej zmieniony, niż nam się wydaje, na kogoś innego, przez właśnie jego otoczenie przestraszone o swoje dalsze losy. Ale myślę, że to, co jest dzisiaj w polityce krajowej ważne, to żeby koledzy rozumieli, jak dużo się na świecie zmienia. I że mamy dużą zmianę strategiczną, jeśli chodzi o porozumienie amerykańsko-brytyjsko-australijskie. Że jest duże napięcie znowu między Unią a Stanami Zjednoczonymi. Że Rosja będzie się uciekała do wojny, bo jest bardzo słaba. I trzeba tylko obserwować, gdzie będą te działania agresywne, prawda? One będą... To jest kwestia jakiejś takiej cichej aneksji Białorusi dzisiaj. Ale trzeba obserwować, co się będzie działo zimą. Zima ma być ostra, jeśli chodzi o energetykę i relacje z Ukrainą. Co się dzieje na granicy z państwami bałtyckimi
jak to wszystko zbierzemy, to wtedy widzimy skalę problemu. I wtedy widzimy, jak nieważne jest na przykład to, jak tam lewica zareagowała na wystąpienie Donalda Tuska. To są jakieś didaskalia polityki często. Pasowałoby, kurczę, żeby w Polsce było tak, że prezydent zwoła wreszcie Radę Bezpieczeństwa Narodowego, że go sumienie ruszy, że ruszy sumienie, nie wiem, ministra spraw zagranicznych, ministra obrony narodowej, zaczną budować większe poparcie dla spraw najważniejszych. Mhm. Bo to jest tak, że piękna epoka się skończyła. 30 lat i koniec. Już teraz to widzimy. Wszystko jest inaczej na świecie. Właśnie mnie pan pytał o Rosję. Jest inna Rosja. Jeszcze 15 lat temu można było do Rosji pojechać, spokojnie podróżować. Jeszcze było inaczej. To się wszystko zmieniło. I teraz jest pytanie, czy Polska ma na to odpowiedź? I jaką ma na to odpowiedź? Nie? Kto, jak pracujemy z sojusznikami? Panie pośle, to tych odpowiedzi będziemy szukać jeszcze w przyszłości. Pan poseł Paweł Kowal był gościem Onet Rano. Bardzo dziękujemy. We'll be right back.